Co musi znaleźć się w twojej torebce? W mojej torebce nawet nie wiem, co się znajduje. Jest tam tego naprawdę bardzo dużo, ale ostatnio doszły gumowe rękawiczki i płyn dezynfekcyjny. Co cię denerwuje? Denerwuje mnie mnóstwo rzeczy, natomiast staram się je usuwać, ale tak, żeby powiedzieć bezpośrednio co, nie chcę cię wiedzieć. Jakie cechy zodiakalnego raka posiadasz? Przez wiele, wiele lat wypierałam się tego, że jestem rodzinnym człowiekiem, natomiast teraz muszę sobie sama przyznać przed sobą, że jestem bardzo rodzinnym człowiekiem. Także to jest chyba taka najmocniejsza cecha raka. A te inne? Tam. Wymyślają. Najpiękniejszy prezent od fanów. Od fanów, a to są w ogóle cudowni ludzie, którzy tych komplementów mi prawią bardzo dużo i chyba najpiękniejsze, co zrobili, to kilka albumów, które dostawałam w różnym okresie swojego życia, zazwyczaj albo na urodziny, albo jakąś rocznicę naszego wspólnego bycia, gdzie po prostu był zbiór zdjęć z całego roku. To są takie grube albumy. I co jest najpiękniejsze, to że to były dzieciaki, które były w podstawówce, w liceum. Dziś to są mamy, dziś to są kobiety sukcesu, lekarki, wspaniałe dziewczyny, bizneswoman, albo dziewczyny, które po prostu, czy chłopaki, którzy po prostu fajnie sobie radzą w życiu. A jak nie, to wiedzą, że zawsze mają we mnie wsparcie. Jaki talent chciałabyś posiadać? Myślę, że malarstwo, ponieważ w dzieciństwie bardzo dużo malowałam, chodziłam nawet do takiego cudownego malarza, natomiast już potem nigdy więcej nie miałam odwagi stanąć przed sztalugą, także to jest rzeczywiście rzecz, którą bym chciała umieć malować.